Ja mam zobaczcie zobacz z bliska, jak wygląda niedopał. On jest osadzony w ziemi gdzieś około, no, 20 parę centymetrów. Trzyma się od słońca, podejmuje niedopał, a to już się robi niebezpieczne. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witajcie kochani, mam dla was dobrą wiadomość. Pakujemy swoje auto, nasze graty i wyruszamy na zlot poszukiwaczy misji skarb do miejscowości Raciąża? Do Raciąża jedziemy. Jadąc na zlot poszukiwaczy, który trwa 2 dni, trzeba się przygotować mocno logistycznie, żeby niczego nie zabrakło. Tam będziemy zdani tylko na siebie, zwłaszcza jeżeli chodzi o sprzęt, czyli wykrywacze, jak również ubrania. Graty już zapakowane, znaczy graty, nasze rzeczy. Tylko jeszcze będę miała problem z zamknięciem tej walizki. Ale to i tak nie wszystko, bo dosyć dużo rzeczy mamy luzem. Niby tylko 2 nocki, ale trzeba się zabezpieczyć, bo na dworze jest zimno. No i ręczniki, i co tam jeszcze mamy? I kosmetyki, i bielizna, no i takie. No nie zamknę. O. Prawie że. I do samochodu. Mamy niską temperaturę. Wykrywacze metali w niskiej temperaturze pracują krócej niż w dni ciepłe. W związku z tym oprócz naszych 2 podstawowych wykrywaczy zabieramy też jeden taki zapasowy. Na wszelki wypadek, jakby coś się wydarzyło, no to możemy szybko sobie wykrywacz podmienić i prowadzić poszukiwania dalej z innymi uczestnikami zlotu. Drodzy widzowie, ja dzisiaj nie jadę z mamą i tatą na zlot, tylko jadę do mojej babci i Marzeny i moje dzieci też muszą być spakowane. A co spakujesz dla twoich dzieci? No smoczek, trochę smoczek się zepsuł. A kto go popsuł? Nie, bo tak mi się odczepiła. Smoczek. Na zlot poszukiwaczy zabieramy też ze sobą różnego rodzaju gadżety związane z naszą marką. Zdarza się tak, że wiele osób chce wymienić naszywki, kubki czy nawet koszulki. Stąd też zawsze mamy coś takiego w samochodzie. Dzisiaj jest dzień zlotu. Wczoraj przyjechaliśmy, było bardzo późno. Ile przejechaliśmy? 200 km? No blisko 200 km do miejsca, gdzie nocowaliśmy, a jesteśmy obecnie 28 km od centrum zarządzania, centrum, gdzie znajduje się sztab dowodzenia zlotu. Jesteśmy tutaj dzięki, czy mogliśmy przenocować tutaj dzięki uprzejmości naszego widza Pawełka wraz z rodziną, którym serdecznie dziękujemy. Po śniadanku musimy się przebrać, ciepło ubrać, aby dojechać na miejsce, odebrać pakiet, no i wtedy jeszcze przybić piątkę ze z naszymi widzami, znajomymi. Wtedy po odprawie ruszymy na poszukiwania. Gotowa? Jeszcze nie. Jeszcze nie? Jeszcze nie. A mi się śniły te poszukiwania i ten zlot. Jeszcze się rozbudzam. Żyję tym po prostu, to nasze życie. Także kawka, przebieranko i wyruszamy do Raciąża, na Strzelnicę, gdzie jest zlot. Za chwilę dotrzemy w miejsce zbiórki. Ślizgo dzisiaj jak cholera, jedziemy powoli. Miejmy nadzieję, że się nie spóźnimy, że będziemy w czas. Na pewno będziemy w czas. W czas. Jak zawsze. Zawsze to my jesteśmy spóźnieni, a teraz będziemy w czas. I dotarliśmy prawie przed czasem. Jak zwykle spóźnieni. A miało być tak pięknie. Zabieram moje domowe buty na moje robocze.
Może mi będzie w tych wygodniej. Jak Sylwek, samopoczucie? Fajnie. Porównując poprzedni zlot, były 4 osoby, a teraz już naliczyłem ponad 50 kamizelek, to już wiesz, to już robi wrażenie. Co? Siemka. No, siemka. Witam panią. A teraz idziemy do biura zlotu. Odbierz pakiet, składajcie, odbierz. Składajcie pakiet, składajcie. Odbieram. A ja oddaję długopis, bo się podpisałem i go wziął ze sobą. Jedziemy teraz na miejsce poszukiwań. Jedziemy ile na godzinę? 10 na godzinę jedziemy. Jest taki korek, przed nami bardzo dużo samochodów. A w tych samochodach poszukiwacze, którzy będą uczestniczyć w poszukiwaniach. Rozpoczęliśmy już poszukiwania śladem wielkiej bitwy raciąskiej. Ewelinka już też ma pierwszy sygnał. Zaraz zobaczymy, co tam jest. Co masz? No ja się ledwo tutaj ruszam. Nie wiem jeszcze. Jest kawałek jakiejś blaszki. Ale zakładam rękawice, bo normalnie już mi ręce odpadają. Tak zimno, zaraz zobaczymy. Co to? Jakieś okienka ma? Jakieś ozdóbki? O, tak to wygląda. Myślałam na początku, że to jakaś blaszka. No jest to wykonane z jakiejś tam blaszki, ale ozdobna część, także ciekawa bardzo. Ewelinka, chodź za was, co kolega wykopał. Bo się ja nie wiem, czy jak to widzieć. A dlaczego? To nie są za skrońce. Ale wiesz, to już by się nie chciało kopać. Mówię, kurwa, będę to jakąś blachę tam grzebał. A tutaj... Kolega poprosił, bo miał ten krótki taki, weź tam zobacz. Zobacz, co tam jest w środku. Pocisk. No jest, a dzwoniliśmy satelit gdzieś znowu tam coś podejmuje i teraz przyjść i poszedł po niego prosto. To jest tego chyba więcej tutaj, skoro... No tutaj ma na odprawie, tak było mówione, że niewypały będą. Ja mam kopać. Zobaczcie z bliska, jak wygląda niewypał. On jest osadzony w ziemi gdzieś około... No, 20 parę centymetrów. 20 parę centymetrów. Także jak widzicie, niebezpieczeństwo ciągle gdzieś tam czyha i wcale nie na takich dużych głębokościach. W tym przypadku to jest około 25 do 30 centymetrów. Także ślady II wojny światowej są wszędzie. Chodząc na grzybach czy spacerując po lesie, musicie uważać na siebie. Jakie wrażenie? No to, że już mi się nie chce kopać. No przestań. No serio, ja to się boję takich rzeczy. A tym bardziej, że jak mam, jest twarda ziemia, to zawsze tą łopatą tak ciach, jak ciachnę i co, i wszyscy w powietrze pójdziemy. Czy tak wszyscy, to nie wiem. Na pewno osoba, która uderza szpadlem w niewypał. A tak na poważnie oczywiście, bądźcie bezpieczni i czujni. A my czekamy na sapera. Dalej. Trzeba się odsunąć, saper podejmuje niewypał, a to już się robi niebezpieczne. I jest na wierzchu. Wystrzelony. Bez środków bojowych, także. Sprawdźcie panowie jeszcze raz to miejsce, gdzie to się stało zrobione, czy pod spodem nie ma niczego. Pan po mnie nie przewrócił z tym. Co taka sparaliżowana stałaś? No bo widziałam, że to niósł w ręku, a jakby się przewrócił. A już to był element, znaczy była to amunicja, ale bez elementów miotających, o tak bardzo ci dużo mówiąc. Czyli bezpieczna. Aha. Bezpieczny. Ale to co powiedziałeś, to i tak mi nic nie mówi. Już by to nie wybuchło. Okej, no to dobrze. Macieju, jak tam? Dobrze. Pochwal się znajdkami. Na razie same kulki i łuski. Oczywiście. A tutaj kolega znalazł bardzo ciekawy guzik. Prawdopodobnie herbowy. Zaraz zobaczymy go z bliska. Ma jakieś tam punce i... Tak, są jakieś napisy, no. No, zaraz zobaczymy. Bardzo ciekawa rzecz, także gratuluję. No, to takie rzeczy to tylko, wiesz, farciarze trafiają. Tak jest, dosłownie, no. Ciekawa rzecz. Pewnie. Ciekawy guzik przede wszystkim. I co tam? Jakieś kółeczko, a myślałem, że to jest moneta.
Nie wiem, czy dobrze tutaj widać. Myślałem, że to moneta, a to jakaś blacha. Ale kółeczko. A, nie. Poczekaj. Było, zobaczcie, jakieś miejsce do mocowania wpinki, także trzeba się temu przyjrzeć bliżej. Co to jest? Co to mogło być? Cholera wie. A coś tam jest na tym? Teraz to nie widzę. Nie widzę. A kiedy byś widział? Widzę tylko ciebie. Widzę tylko ciebie i las. A tak na poważnie to się musi to przesnąć. Wtedy przyjrzymy się, co tutaj ewentualnie jest napisane. Będziemy się uważnie przyglądać. Tak jest. A ja w międzyczasie jeszcze zrobię zbliżenie telefonem. Może będzie na telefonie lepiej widać. Chodź tutaj, chodź tutaj. Takie małe zbliżenie i tutaj dokładnie już można zauważyć, że tam jest coś w środku, jakaś taka wypustka. Może to jakieś odznaczenie, które było emaliowane, ale to dowiemy się później. I co tam? Nie wiem. Szukam, grzebie. Boże, jak taki grubas się czuje. Nie kucnę nawet. Chyba coś głębiej. A już mi się nawet ręce rozgrzały. Ale mięciutko, mięciutko. Chrupu, albo mnie się zdawało. O, chyba jest kawałek czego? Taki kawałek czegoś bardzo starego, przeleżałego. I nawet nie wiem, co to może być. Jakieś żelastwo. Pokaż, pokaż. Co to jest? Nie wiem, wiesz, jakaś srebrna, cienka moneta. Może być coś ciekawego, aczkolwiek może być coś pospolitego. I ty nie wiesz? Przybliż sobie i będziesz widział dobrze. Wiesz co, nie widzę jeszcze. Zaraz sobie to przybliżę, ale ciekawostką jest to, że tutaj jeden z naszych znajomych, o, gdzieś mi tu spadła ta moneta, zaraz będę ją dogrywał. Jeden z naszych znajomych jakby zasugerował, żebyśmy tu szukali, ponieważ w XVI wieku w tym miejscu, gdzie jesteśmy, miała przebiegać jakaś stara droga. Stąd też takie rzeczy mogą tutaj być. A tymczasem ta moneta mi tu spadła. Czekaj, ja ją sobie przetrę. Zobaczymy. Jest berło, jest przytarta, jest, nie widać dokładnie, przytarta, ale to chyba będzie, jak jest berło, to jest co? Zygmunt III Waza, prawdopodobnie półtorak, bardzo pospolita moneta, ale stara, 1600 tam któryś rok może być. Zrobię ponowne zbliżenie, może tutaj będzie lepiej widać, aczkolwiek i tak się cieszę, bo jest moneta, ja jest sreberko. Czekam, aż może coś znajdę. Poczekaj, jeszcze tu przerzucę. O, spójrzcie jeszcze tak. Warunki są trudne do filmowania, bo ręce marzną, stąd trzeba będzie jeszcze się później temu przyjrzeć. Ale tymczasem ładna monetka srebrna. Poka, poka. Proszę. Boże, paluchy jakie sztywne. Nie mogę sobie poradzić z tym. No. Kochanie. Kurde, jeszcze ją zwaliłam. No, zgub tylko. No. Może to być znajdka życia. No, ciekawa, ciekawa. No i gratulacje. A ty w ogóle wiesz, ile tutaj osób przyjechało na zlot? Ilu poszukiwaczy z całego kraju? Nie wiem, ja tam widziałam po swoim numerze, że byłam 500 któraś. No, na liście tak było. Organizatorzy tutaj dali oficjalny komunikat, że na zlot poszukiwaczy
poszukiwaczy skarbów przyjechało 700 osób. Wyobrażasz to sobie? Wyobrażam sobie, bo tu tyle blach jest, że no, mogło i być tyle także ludzi. Jest to duży zlot, bardzo duży, także jest możliwość tutaj wymiany się informacjami ze znajomymi. Można podejrzeć to, jakie masz szczęście, co wyciągnął z ziemi. I poznać dużo nowych osób. Dużo nowych osób. I też między innymi tutaj po to jesteśmy. W międzyczasie trwania poszukiwań, krótka przerwa, aby napić się czegoś ciepłego i ogrzać, ewentualnie zjeść kiełbaski. Ale stary, to jest, ona zginęła w 1939 roku, to nie jest jeszcze żadna, nie umarła, ona zginęła w 1939 roku. Gdzie jest Ignac? Ale to samo, siedem pomiędzy Ignac. To jest on, nie, żył Ignac. 25. No żył lat 25. Dobra, pokaż. Umierasz? Dobra, idziemy. Głębiej trochę? Jak? No jak to cofnie widzę, no. No to tam nie powinno być. Cześć. No dokładnie wiesz, co to było. No, Ignacy Januszewski żył lat 25. Zmarł no, nadajmy, 1939 roku. Gdzie to było? Taką leżało na ziemi. To jest to miejsce. To płasko na ziemi leżało. Taki sygnał ciągnący był nie na, na ten. Słuchajcie, ale to jest dokładnie to miejsce, tak? Trzeba to oznaczyć. Ale normalnie, że Ignac. Że Ignac Jan, mając 25 lat. Tylko, że to jest chyba luty, co? Luty. I tyle. Nie, zmarł w 17. Super, że zaniosłeś, kurde, lutego. Luty. Może, luty. Może to być fajna historia. Czyli to jakby przed wrześniem było. 1939. Bo to jest no luty. Tak. Luty. No tak. 17 lutego. Dobra, teraz koordynaty, gdzie ja to mam. Zupa się gotuje. Za chwilę będzie pewnie. A co dzisiaj kuchnia serwuje? Zdają, wszyscy zdają znajdki, dogrzewają się, piją ciepłe posiłki i czekają do zakończenia poszukiwań. A w międzyczasie zdawanie wszystkich znajdek przez poszukiwaczy, jest tutaj trochę tego. Każdy coś tam za oznaczenie właśnie. O, nieśmiertelnik mój. Ty to masz warsztat. O. Stanisław Jasiński. A wyciągniesz je, zobaczymy. Stanisław Jasiński. Klamerka też fajna. Stanisław. Mówię, jakieś oznaczenie. Piękny ten. Widać skinkę. Gdzie ta blacha? Stanisław Jasiński. To pierwszowojenna blacha tak będzie. No. Pierwszowojenna, pięknie zachowana. Także gratuluję. To jest. Ja. Bez radości. Tak, półtora kawałka. A to jest półtora. O! No. Przejdziemy dalej. Masę łusek. Masę łusek. Zrobię wam fotkę pamiątkową. Pochwal się ze swoimi znajdkami. Piękny krzyżyk, co? No piękny, piękny. No. Także gratuluję, naprawdę mega. I srebrny. Znaczy, no nie wiem, nie możemy się doczytać tego, wiesz? Niby coś tam pisze, ale, ale bardzo ładny, no. Srebrny krzyżyk. Po posiłku dotarliśmy w miejscu, gdzie będą różnego rodzaju przemowy. Natomiast są tutaj też namioty stowarzyszenia, namioty z wykrywaczami metali, jak również też są sita szwager. Podejdziemy, zobaczymy, co tutaj chłopacy nam prezentują, co za sita. Karolu, co z nowości w tym roku? Kilofek nasz taki skromny. Skromny, skromny kilofik. Tak. To na stole też. To do kopania? Tak, do kopania. Nasz nowy szpadel. Lekko wygięty. Ergonomiczny w tej chwili. Ergonomiczny, potwierdzam. Sitka ręczne, ale to już w tym roku się pokazały. A w sprzedaży, od 2024. Zgadza się. Także sito zdrożne. No nowy sezon będą gotowe. Pełen asortyment.
do poszukiwań plażowych i nie tylko, bo i są chłopaczki, które przydadzą się każdemu poszukiwaczowi. Szczególnie w tą pogodę. W tą pogodę, tak jest. A kto dzwoni? Nasze dzieciątko. Co tam, Hania, u ciebie? Nic. Aria była. Tęskni za nami? O, że ci brakuje. Nie brakuje. Hania, tęsknisz za nami? No i zobaczcie, dziecko zostawione u babci i w ogóle nie tęskni za nami. Oj tam. Pa, na razie. Tymczasem u nas nadeszła już noc. Pomału wszyscy zaczynają zbierać się do domu. Ci, co zostają na noc, będą oczywiście piec sobie kiełbaski i biesiadować. A ja będę kończył na dzisiaj ten odcinek i życzył Wam spokojnej nocy. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.